Siemandero moi drodzy, witam was na GameNest, ja jestem Mako, a to jest początek nowej serii na moim kanale, czyli jak już widzicie, gierki z dupy. W gierkach z dupy będziecie mogli zobaczyć wszelakiego rodzaju debilne, idiotyczne, przygłupawe produkcje, które wyszły jakimś cudem na światło dzienne. Gierki, w które zapewne sami nie chcielibyście pograć, nawet nie chciałoby się wam ich instalować, a ja je dla was specjalnie przetestuję i pokażę wam ich jak najbardziej debilną stronę. Słuchajcie, w pilotażowym odcinku, jak możecie się pewnie domyślać, co po niektórzy, mamy Goat Simulator, czyli po prostu symulator kozy. Tak, i tym miłym akcentem myślę, że możemy rozpocząć nasz pierwszy odcinek. Zapraszam i życzę miłego oglądania. Na razie! Siemandero moi drodzy, a oto i nasz główny bohater całego zamieszania, nasza koza. Spójrzcie tylko na jej wyraz twarzy, na ten bystry wzrok. Tak, to jest nasz bohater, którym będziemy się poruszać. Słuchajcie, w wielkim skrócie, nasza koza to nie jest taka zwyczajna koza. Jest to koza, która bardzo szybko biega, bardzo wysoko skacze i ma oprócz tego kilka ciekawych umiejętności. Słuchajcie, przede wszystkim, oczywiście jak wspominałem, koza skacze, oprócz tego koza może robić salta, jak widzieliście właśnie w tym momencie. Koza może uskutecznić sprint, który też macie okazję zobaczyć. Cóż tu jeszcze ciekawego u kozy? Koza ta ma ciekawą umiejętność, która wygląda mniej więcej tak. Nie do końca wiem, czemu ta umiejętność ma służyć. Zabawne jest to, że możemy użyć tej umiejętności w każdym momencie, czyli koza się robi mniej lub bardziej bezwładna. Nie mam pojęcia jeszcze, czemu to ma służyć, być może jest jakieś wykorzystanie tego. Oprócz tego nasza koza też potrafi polizać. Tak, słuchajcie. Tu jeszcze, jak mogliście usłyszeć, jest swoisty klakson naszej kozy. I tak to mniej więcej wygląda. O, spójrzcie, właśnie miałem do tego przejść. Mamy tutaj questy. Gra plus minus wydaje się bez jakiegoś głębszego celu. Chodzi tu głównie o jakąś eksplorację i wykonywanie pomniejszych jakichś zadanek, które są zazwyczaj dość banalne. Typu, jak widzieliście, przetestowanie klaksona miało tu wpływ na wykonanie jednego z questów. No i słuchajcie, idziemy questy, możemy tutaj spojrzeć, o już przy tej prezentacji już wykonałem 3 questy. Mam tutaj całą listę questów, nie wiem czy to jest wszystko, czy to jest jakoś na tą lokację, czy cokolwiek. W każdym bądź razie, co robimy w tej grze? Chodzimy, głównie demolujemy wszystko co się da. Aha, zapomniałem wspomnieć o chyba najważniejszej umiejętności naszej kozy, czyli jak to mówił pewien bohater z Killera, nasza koza potrafi jebnąć ze łba. Tak jest i robi to bardzo skutecznie, im szybciej się rozpędzimy, tym lepiej ona z tego łba jebnie. Także słuchajcie, tym chyba co nieco długim wstępem myślę, że możemy rozpocząć naszą rozgrywkę, słuchajcie. Gra jest jeszcze o tyle absurdalna, nie wydawało mi się, że aż tak, ale spójrzcie, możemy tutaj... A, nie wspomniałem o tym, nasz język, który generalnie może polizać wiele rzeczy, generalnie służy do... Jest bardzo lepki, jak możecie zauważyć, i możemy za sobą różnego rodzaju przedmioty nosić. Też nie wiem, czemu to ma służyć. W zasadzie większość umiejętności tej naszej kozy jest nieprzydatna, ale zaczynamy, słuchajcie. Jedziemy, wszystko sobie demolujemy, jak nam idzie. Możemy sobie pozwiedzać miasteczko, Możemy demolować również większe obiekty niż tylko jakieś płoty i tak dalej, co mnie bardzo cieszy. Słuchajcie, rozpoczynamy, co by tutaj najpierw zrobić. Słuchajcie, mamy jakąś inną kozę, czy coś tu da się z tą kozą zrobić? Możemy ją naturalnie polizać i przyczepić do języka, niemniej jednak nie chce ona latać za nami. Mamy tu jakąś wieżyczkę, sprawdźmy co jest w wieży. Słuchajcie, tam jest też jakaś inna koza, czy tutaj jest coś ciekawego? Jest koza, jest... Znaleźliśmy coś, jakąś figurkę znaleźliśmy, nie wiem czemu to służy. Nie wiem czy jest to, czy coś nam to daje, ale mamy to. Cóż tu jest? Wleźliśmy do jakiejś... Tam chyba nic nie ma. No nic, lecimy, słuchajcie, zwiedzamy świat, Cóż tu mamy najpierw? Idziemy na pole się wyhasać. Proszę bardzo, jakaś ekipa drifterów. Kolego, nie ma takiego rozmawiania przez telefon, powiedziałem. Słuchajcie, cóż tu można robić? Demolujemy, głównie demolujemy. Jest pan drifter, spróbujemy go tutaj walnąć. Czy nam się uda? Coś tam mu przywaliliśmy, a czy to miało jakiś efekt? Nie jestem pewien. Ciężko go dogonić, słuchajcie, skracamy. A! Szybki jest, Cholera! Dobra, idziemy z nim na czołówę, Nie jesteśmy taką silną kozłą, jakby nam się to wydawało. A słuchajcie, jeszcze jedna fajna akcja, o której wam nie powiedziałem. To jest opcja slow motion, którą bardziej efektywnie wam zaprezentuję, myślę, jak będziemy na przykład na czołówce. Proszę bardzo, jak to pięknie wygląda, jak lądujemy pod kołami tego auta. Ale słuchajcie, z pozoru martwa koza wcale martwą nie jest. Robi mały trik i znowu możemy demolować. Co się patrzycie, co się śmiejecie? Tutaj pan chyba delikatnie na fazie, bo się aż sam przewrócił. Dobra, czy mamy tutaj coś ciekawego? Powędrujemy po polu. W środku pola jakiś stolik, który się jeszcze przewróciliśmy. No nie widzę tu nic ciekawego. Co tu jest? Czy tutaj prawdopodobnie jest koniec mapy, a więc tutaj nie wejdziemy, i jedziemy dalej, słuchajcie. Jedziemy dalej, zwiedzamy. O, tutaj możemy zobaczyć UFO. Petbat Beacon. Co to jest? Możemy coś z tym zrobić? Polizałem to. W momencie lizania się przewracam. Może to jakieś ćpanko dla kozy. Nie wiem, dobra, lecimy dalej, nic tu się ciekawego nie dzieje. Co mamy dalej? Jest wychodek. Co zrobimy z wychodkiem? Oczywiście go zdemolujemy. Daily routine. Zrobiliśmy znowu jakiegoś questa, na to wygląda, i znowu mamy jakąś statuetkę kozy. Dobra. Co tu się dzieje? Słuchajcie, jakieś zbiorowisko. Cóż tu moglibyśmy zrobić? Jest... O, znowu statuetka, słuchajcie. Nawet nigdzieś nie pokazuje licznik tych statuetek, więc nie wiem po co one są, ale nic, słuchajcie, coś tu się dzieje. Fight! Słuchajcie, walczymy z kozą, na glebę, tak jest. I mistrz jest tylko jeden, słuchajcie. Round 2, słuchajcie, chyba jeden z jakichś ważniejszych questów żeśmy znaleźli, bo po prostu walczymy z innymi kozami. Bam! Na glebę powiedziałem, mistrz jest tylko jeden. Chyba chodzi o to, żeby za ring wyprowadzić. Dobra, słuchajcie, rozbiegniemy się. Szarża. Dobra, udało się. I znowu szarżujemy. Pa! Dobra, dobrali nam dość dobrego przeciwnika. Aż nas wyrzuciło z ringu. Słuchajcie, wracamy tam, żeby się zemścić oczywiście. Sprinta odpalamy, jedziemy z powrotem na pełnej, wjeżdżamy w tą kozę. Słuchajcie, ale ta koza to jest jakaś koza kulturysta chyba z tego co widzę. A co ona? Czemu ona się położyła? What the fuck? Może ją wypchniemy po prostu. Czemu ona się kładzie? Czemu ona nie... Słuchajcie, może dlatego, że ona jest kozą koksem. Może dlatego. Spróbujemy z rozbiegu. And a big ass score. Okej. A nie! You are such a badass! Yes I am! Dobra, czyżbyśmy wygrali? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę! Nasza koza przykoksiła. Mam nadzieję, że to spowoduje, że będziemy... Koza na sterydach, spójrzcie na te muskuły. Dobra, nie przedłużamy, lecimy dalej. Tu jeszcze zbiorowisko, pokaramy delikatnie. O, uciekają, patrzcie. I słusznie, No, czy coś ciekawego jeszcze jest do zrobienia? Nie wiem, nie wydaje mi się. Lecimy dalej zwiedzać. Tu kolega płacze w lesie, na pocieszenie go przekopiemy. Cóż tu dalej mamy? Hasamy sobie, Tu jest jakiś tunel, obawiam się, że Would you like to travel to next area? Stay! Jeszcze pierwszego area nie zdobyliśmy, więc zostaniemy. Bam! Słuchajcie, mimo że przebyliśmy trening kulturystyczny, przyspieszony, to z tirem jednak mimo wszystko nie mamy szans. Co tu się dzieje? Jakieś zbiorowisko, proszę bardzo, co tu jest napisane? Jakiś kolega przemawia. Słuchajcie, ja tu jestem najważniejszy w tym momencie, więc tutaj... Proszę bardzo, słuchajcie, wasz topowy youtuber w Polsce, a niedługo i na świecie. Słucham państwa, no penis shaped food. Słuchajcie, to wygląda troszeczkę jakby jakiś delikatny protest. Nie podoba się wam? To proszę bardzo na migrację! Nara, frajerzy! Który jeszcze tu został? Na glebę! Słuchajcie, im dalej, tym jest głupiej, powiem wam z tą grą, ale zobaczymy, co tu się dalej dzieje. Paksa! Samochody też możemy wysadzać w powietrze. Co tu jest? Rower. R to use, słuchajcie. Możemy jechać na rowerze, fantastycznie, ale czekajcie, tu znowu jakaś jest imprezka. Najebunda wręcz, jakiś grillik, czy mogę tu coś skorzystać? Zapańczyłem się, słuchajcie, palę się. Koza prosto z piekła. Dobra, słuchajcie. Aha, ja tu muszę tu robić równowagę. To nie tak, że ona se sama jedzie, tylko... Słuchajcie, to nie jest takie banalne, jakby się wydawało. To nie jest takie banalne, naprawdę, ale... Słuchajcie, bo ja tutaj tylko... Aha, ja myszką chyba skręcam, słuchajcie, w takim razie. Tak. Jest to trudne, naprawdę jest to trudne. Strzałeczkami prawo-lewo utrzymuję równowagę, a myszką skręcam. Słuchajcie, widzę tu coś, jakiś zegarek. Cóż to jest? Time trial. You wish to set time trial run. Score as many points as many possible in 60 seconds. Słuchajcie, za chwilę to odpalimy. Chwilę się pobawimy na rowerze jeszcze. No wstawaj! Koniec leżakowania. Dobra, wsteczny. Gleba. To naprawdę jest to ciężkie. Dość zabawne sterowanie. Próbujemy jeszcze raz. No come on! Dobra, słuchajcie, jedziemy. Na ulicę wjeżdżamy. Dobra, jedziemy na stację zatankować. Dobra, demolujemy, robimy to, do czego zostaliśmy stworzeni. Wszystko wyleciało w powietrze, słuchajcie, wszystko, co możliwe. Biggest combo hard, get insanely big ass combo. Dobra, słuchajcie, czy w sklepie coś jest? Czy coś tu możemy... Słuchajcie, być może jest tutaj więcej rzeczy, których możemy w jakiś ciekawy sposób używać. Aha, slow motion się odpalił. Których by można było używać. Bo właśnie odkryłem przycisk R, który tam odpala niektóre, jak widzieliście na przykład ten rower. Uruchamiam, że tak powiem, możliwość jazdy na rowerze właśnie klikając E. Już nie jesteśmy kozą kulturystą, słuchajcie, no... Widzicie, co tu się dzieje. Chwila przerwy od siłki i... No i koniec, już brak efektów, no. W sensie... Dobra, słuchajcie, spróbujemy być może wyskok z tej górnej, najwyższej, prawda, trampoliny umożliwiłby nam tu zrobienie jakiejś akrobacji, ale być może pozwoli nam zrobić tego questa, Airtime Easy, przy którym, przypominam, musimy 6 sekund utrzymać się w powietrzu. I nie jest to takie łatwe. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj, spróbujemy to zrobić. Bam. No, słuchajcie, nic się w zasadzie nie wydarzyło, nie wyskoczyliśmy wyżej niż przedtem. O, tutaj może być fajnie, jeśli chodzi o salta. Bam. Dobra, powiedzmy, że to salto nam się prawie udało. Dobra, tutaj się udało. Dobra, idziemy. Słuchaj, piskasz skocznia. Może to właśnie w taki sposób trzeba do questa zrobić. Słuchajcie, ale... chyba to by mogło być to. Chyba to by mogło być to. Spróbujemy w takim razie jeszcze raz. A few moments later. No i jedziemy! No słuchajcie, no fantastycznie, fantastycznie, o to mi chodziło. Nie wiem czemu ona się przewraca, jak tylko ślizguję się z tej zjeżdżalni. Spróbujemy jeszcze raz, może bez wyskoku tym razem. 2 hours later. I spróbujemy jeszcze raz. Lecimy sprint kozo, proszę państwa, i wy... Nie wiem, słuchajcie, brak mi słów troszeczkę. Dobra, wstawaj kozo, nie czas na leżakowanie. Jedziemy jej czas, spróbujemy w takim razie na pełnej tutaj, z samego lasu, rozbiec się jak najszybciej. Odpalamy sprint. I spójrz mi, nam się udało utrzymać. Słabo, słabo, może tego, że trzymałem przycisk do przodu. Słuchajcie, jeszcze raz spróbujemy. Wiem, że się robi pomału nudne. Rozpędzamy się z tego miejsca na pełnej, na końcu odpalamy, proszę państwa, bezwładność i patrzymy, co się dzieje. A słuchajcie, nie mam pojęcia w zasadzie, jak ja to zrobiłem wtedy, że tak daleko poleciałem tej zjeżdżalni. Ale nie zamierzam tracić więcej czasu na to, nic tu ciekawego nie ma. Dobra, koza, baczność, lecimy. Tu jest jakiś pan basenowy, którego oczywiście, jak to zwykle, możemy przekopać. I lecimy dalej, słuchajcie. Co tu jest? Co tu jest? Jakieś hangary... O, można tu wejść, wspiąć się. Można, sobie spróbujemy wejść tam, zobaczymy, może tam jest coś ciekawego, może jest coś schowane. Zobaczymy. Patrzcie, jak ta schoda ładnie po... schoda. Jak ta koza ładnie po schodach chodzi. Come on! Przewraca się o własne nogi. Cóż tu jest? Jest piłka. Można użyć piłki? Nie można użyć, ale można ją kopnąć. Jak w zasadzie większość przedmiotów. Dobra, słuchajcie. O, bezdomny! Gdzie tutaj się wylegujesz? Opłaciłeś? Czyż? Nie opłaciłeś. Won. Jedziemy. Dalej. Sprawdzamy, czy nie ma innych bezdomnych w naszej haciendzie. Spinamy się. Słuchajcie, ja coś czuję, że tu musi być jakieś... ogromna nagroda na najwyższym piętrze za nasze trudy. A słuchajcie, że tego nie zauważyłem, tam jest dźwig! O! Tam wchodzimy w następnej kolejności. Jestem bardzo ciekaw, co tam jest na górze. O, to możemy takie pręty nawet duże możemy przepychać. Ale nic się ciekawego nie dzieje. Ciśniemy dalej w górę, bo tu dalej nic nie ma. Nawet bezdomnych nie ma, słuchajcie. Dobra, ciśniemy na okrągło. What the fuck? Co tu za spotkanie jakieś? Potajemnie. Nie ma takiego spotykania. Dobra, słuchajcie, chyba już wiem, widząc właśnie ten oto dźwig na górze, już wiem, w jaki sposób wykonam tego naszego questa. 6 sekund w powietrzu. Słuchajcie, czy ja tu stąd będę... O, prawie spadłem. Czy się nie nauczyłaś? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Ciach. Lecimy. Zabawne jest to, patrzcie. Że bezwładna koza teraz będzie latała. I dalej, również z podobną gracją, co zwykle, oczywiście, porusza się, odbijając od trampoliny. Słuchajcie, jesteśmy na poziomie tego dźwigu w tym momencie. Fantastycznie. Airtime easy. Słuchajcie, zrobiliśmy to? Słuchajcie, ale ja na te... Słuchajcie, gdyby kuska nie skakała, to by karku nie skręciła. Ale jak już wspominałem, jesteście niezniszczalną kozą, która ma więcej żyć niż kot. W zasadzie nieskończoność. Spójrzcie, jaka tutaj jest piękna animacja wchodzenia po schodach. Czy to nie jest piękne? twórcy gry musieli na pewno mocno się napracować przy tym. Ale zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Fantastycznie. Dobra, wchodzimy. Mamy piękny widok, panorama teraz na całe miasto. Jestem ciekaw, do którego miejsca możemy... O, tu trzeba ostrożnie. Jest druga drabinka na górę, ale tam trzeba wejść z drugiej strony, więc... Ostrożnie, bo obawiam się, że z moim talentem tu zaraz będzie trzeba trapywać się po raz kolejny. Jesteśmy na górze. Tutaj powinien być jakiś achievement w moim zdaniem. No słuchajcie, nic tu nie ma. What the fuck? Takiego grzyba się wdrapuje tutaj. Znowu mi masa spadła. A tu patrzcie, tu jest jakiś pan. Dzień dobry! To był zapewne samobójca, który się po prostu zastanowił. Słuchajcie, to jest samobójca też z supermocami, bo też nie zginął po upadku z tej wysokości. Lotnia! Słuchajcie, jakaś lotnia tam poleciała. Ciekawe, czy jest gdzieś możliwość znalezienia jej. Nie wiem, dobra, słuchajcie, robi się pomalutku nudno. Sprinta dajemy i ciśniemy dalej. Zwiedzamy miasteczko, zobaczymy, co tu jest ciekawego. Tu oczywiście jakiś samochód, jakieś... Co tu się dzieje? Wchodzimy, włamujemy się. Fuck the police, yeah! Tak jest, gra rozpoznała, że się włamaliśmy do magazynu, proszę bardzo, ja od razu wiedziałem. Cóż tu jest, można ukraść auto. Patrzcie, co się dzieje. Kradniemy auto. Ciekawe, ile handlarz nam da za niego. Come on! Się zablokowało, no, dobra. I teraz sprint i ci... Tylko jak ja Zastanawiałem się, jak wyskoczę z tym samochodem za siatkę, ale widać, że już nie będę miał tego problemu, bo auto już się nie nadaje i żaden paster mi go nie kupi. Dobra, słuchajcie, do podróży po magazynie wybieram uniwersalny środek transportu, jakim jest rower. Słuchajcie, stary jestem, dawno na rowerze nie jeździłem, już teraz się jeździ tylko tramwajami, autobusami albo samochodem. Więc musicie mi wybaczyć, dobra, słuchajcie, jesteśmy w centrum dowodzenia. Centrum dowodzenia wypadałoby zniszczyć, z uwagi na to, żeby nie było, żeby zniszczyć wszystkie materiały, dowody na to, że włamaliśmy się właśnie do tego magazynu. Tam jest na końcu pani w zasadzie, która nic sobie nie robi z naszego włamania, więc ją za to pokaramy. Co tu jest, co tu jest? Goddammit, spadliśmy gdzieś. Czy tu jest coś ciekawego do roboty jeszcze? Patrzcie, tu są jakieś takie... Co to jest? Jakiś taki skateparko podobne coś. Ale nie działa tak, jak bym chciał. Dobra, dupa, nie działa, jest zepsuta jak większość rzeczy. No i tym sposobem, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca pierwszej części pilotażowego odcinka Goat Simulator. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę i komentarze pod filmem, tak abym widział, że seria Wam się podoba i chcielibyście zobaczyć drugą część przygód Szalonej Kozy. A tymczasem, nie przedłużając, proszę Was o lajki, share'y, polubienia i odwiedziny na fanpage'u i do zobaczenia w kolejnym odcinku na GameNest. Na razie, hej!